imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Zważ, z jaką pokorą i poddaniem się najniewinniejszy Pan nasz Jezus Chrystus przyjmuje tak niesprawiedliwy wyrok. Pamiętaj, że grzechy to Twoje były świadkami, co przeciw Niemu świadczyły, a Twoje przekleństwa, szemrania i nieskromne rozmowy zmusiły sędziego do wydania nań wyroku śmierci. Porzuć więc złości swoje i nawróć się do Boga, który dał Ci tyle dowodów swojej miłości. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Patrz, jak ochoczo najłaskawszy Jezus przyjmuje ciężki krzyż na ramiona swoje. Patrz, z jaką słodyczą znosi uderzenia i zniewagi złośliwej tłuszczy. A Ty tak bardzo unikasz wszelkiego cierpienia? Czyż nie wiesz, że bez krzyża nie wejdziesz do nieba? Patrząc więc na Pana swego, opłakuj z całej duszy ślepotę swoją. Stacja trzecia. Jezus pierwszy raz upada. Uważ, jak najukochańszy Jezus, osłabiony, przygnieciony ciężarem krzyża, upada pod nim po raz pierwszy na ziemię. Patrz, jak niegodziwi oprawcy kopią go nogami i biją pięściami. A jednak Jezus, jako baranek na zabicie widziany, nie otworzył ust swoich. Cierpi i milczy. A Ty w najlżejszych nawet cierpieniach, na rzekach, szemrzysz, przeklinasz, może nawet zuchwale bluźnisz. Ach, raz jeszcze obrzydź sobie tę niecierpliwość swoją i tak módl się do Pana. Stacja czwarta. Jezus spotyka matkę swoją. O, jakaż boleść przeniknęła serce Jezusowe. O, jakiż miecz ugodził w serce Maryi w owym spotkaniu na krzyżowej drodze. O, duszo niewdzięczna, cóż Ci złego uczynił Jezus mój kochany? Pyta Cię matka bolesna. Cóż Ci złego uczyniła biedna moja matka? Pyta Jezus, krzyżem obarczony. A Ty cóż im odpowiesz? Ach, opamiętaj się wreszcie i proś o przebaczenie i miłosierdzie. Stacja piąta. Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż. Uważ, że i Ty jesteś Cyrenejczykiem powołanym do dźwigania krzyża Chrystusowego. Ale niestety, jakże często przywiązany do świata, niesiesz go tylko pozornie i z musu. Ach, przebudź się wreszcie i pomóż Panu Twemu w dźwiganiu krzyża. Pomóż Mu, przyjmując ochotnie wszelkie cierpienia, jakie zsyła na Ciebie ręka Boża, a przynajmniej nie tylko z cierpliwością, ale i z dziękczynieniem. Stacja szósta. Święta Weronika twarz Jezusowi ociera. Przypatrz się tej świętej chuście, na której odbiło się znękane oblicze Jezusowe i przeniknięty najwyższą ku Niemu miłością stara się wyryć je na sercu swoim. Szczęśliwy będziesz, jeśli z obrazem Jezusa ukrzyżowanego w sercu przejdziesz przez te życie. Stacja siódma. Jezus po raz drugi pod krzyżem upada. Spojrzyj na Pana Jezusa na ziemię powalonego, przygniecionego ciężarem krzyża, zdeptanego przez nieprzyjaciół, wyśmiewanego przez pospólstwo.
spełnia się na nim, co powiedział prorok. Jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. Uważ, że to twoja pycha tak go powaliła i twoja wyniosłość tak go poniżyła. Ach, wyrzuć wreszcie tę pychę z serca twego i pełen skruchy ubolewaj nad przyszłym życiem twoim. Stacja ósma. Jezus pociesza niewiasty jerozolimskie. Wspomnij, że i ty masz podwójny powód płaczu. Najpierw nad Jezusem, tak bardzo cierpiącym za ciebie. Następnie nad sobą samym, tyle razy obrażającym go dla marnej przyjemności. A jeśli nie poruszy cię straszny widok cierpień Chrystusowych, to niech przynajmniej wzruszy się ta niezrównana litość jego serca, tak hojnie okazana płaczącym niewiastom. Niech jego pełne miłości spojrzenie pobudzi cię do ufności bez miary, do żaru i skruchy serdecznej za grzechy twoje. Stacja dziewiąta. Jezus po raz trzeci upada. O jakże bolesnym był ten upadek Pana Jezusa. Patrz, z jaką wściekłością oprawcy, niby wilki zajadle, rzucają się na najłagodniejszego baranka Bożego. Patrz, jak go szarpią, biją, zmuszają, by powstał co rychlej. Czyż widok Boga zdeptanego i znieważonego nie poruszy cię do łez żalu i skruchy? O przeklęty niech będzie grzech, co tak znieważa Syna Bożego. Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. Patrz, o dusza moja, na twojego Jezusa z szat obdartego, poranionego, gorzką żółcią napojonego. Tak to Jezus na gością swoją płaci za nieskromność twoją i próżność w ubraniu, a tą nieznośną goryczą za twoje zbytki i nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Czyż widok ten nie poruszy cię do litości? Ach, opamiętaj się wreszcie, rzuć się do jego stóp i proś o przebaczenie i miłosierdzie. Stacja jedenasta. Jezus do krzyża przybity. Rozważ tę boleść niezmierną Pana Jezusa, gdy go kaci do krzyża gwoźdźmi przybijali, gdy kości ze stawu wyciągali, żyły targali, nerwy szarpali. Czyż na widok takiej boleści serce twoje nie wzruszy się litością? Czyż widok ten nie pobudzi cię do żalu za grzechy twoje? Ach, zlituj się wreszcie nad nim i porzuć grzechy twoje. Stacja dwunasta. Jezus na krzyżu umiera. Wznieś oczy i patrz na Jezusa, wiszącego na krzyżu. Słuchaj, jak się modli za swoich oprawców, co go ukrzyżowali, jak otwiera raj nawróconemu łotrowi, jak oddaje matkę swoją uczniowi, jak ojciec przedwiecznemu poleca duszę swoją. Patrz, jak skloniwszy głowy, umiera. Pamiętaj, że umiera na krzyżu dla ciebie. Ach, nie odchodź stąd inaczej, jeno upamiętany i skruszony. Stacja trzynasta. Jezus z krzyża złożony. Zważ, jaka boleść przeszyła serce tej najczulszej matki, gdy w objęcia swe przyjęła martwe, ranami okryte ciało syna. Na widok tych ran odnawiają się znowu wszystkie boleści jej serca. Lecz któż był ich sprawcą? Grzech mój, co o śmierć przyprawił boskiego jej syna. Płacz więc, dusza moja, nad grzechami twymi i wołaj do tej najboleśniejszej z matek o łzy żalu i współczucia.
Stacja 14. Jezus do grobu złożony. Smutkiem przejęte były serca Jana, Nikodema, Józefa z Arymatei, Maryi Magdaleny i innych pobożnych niewiast, ale najwięcej w boleści pogrążone było serce Maryi, opuszczonej matki. Na widok tylu łez i tylu boleści zawstydź się, że w czasie odbywania tej świętej drogi krzyżowej tak mało okazałeś współczucia. Ach, teraz przynajmniej zapłacz i żaluj za to, a grób święty całując, złóż w nim serce swoje, by z niego powstało do nowego życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Chwała Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jako było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.